cztery zwycięstwa Kamila teraz stają nam przed oczyma. To zwycięstwo w 2011, pierwsze, jakże cenne, a potem w 12, w 15, w 17 i trzeci po pierwszej kolejce, w której skoczył 137,5. Kamil Fruń, Kamil w powietrzu, Kamil unosi się i ląduje daleko. Pięknie, pięknie, tak. Arcymistrz, trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni i proszę dorzucić, co państwo chcą, bo wydaje się, że on kocha tę skocznię, a my kochamy Kamila, kiedy jest w takiej formie. 140 metrów, noty 19,5 punktu. Będzie zatem ocena 58,5, czyli taka jak najwyższe oceny w tym sezonie. Kamil zrobił wszystko, co mógł. To musi być podium, 69 w jego karierze. Tylko który stopień tego podium? To jest ostatnie pytanie, które sobie w związku z tym zadajemy. 6,8 punktu, noty 19,5 od wszystkich sędziów. I teraz będzie rosła ta klepsydra. 296, 295,7. Kamil Stoch jest na podium zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Ależ pięknie toczy się ta historia. Mówiliśmy, Przemek, o tym, że może być dwóch biało-czerwonych skoczków, a przecież kończyć to wszystko będzie Dawid Kubacki. Czas na wielkie święto polskich skoków. Przed nami Puchar Świata w Zakopanem 2021. Skocznia Wielka Krokiew o punkcie konstrukcyjnym 125 metrów. Hill size to 140 metrów. Rekord 147 i należy do Japończyka Yuki Sato. Program zawodów na ten weekend wygląda następująco. W piątek 15 stycznia 2021 roku o godzinie 11 odprawa techniczna, o godzinie 15.45 oficjalny trening, a o 18 kwalifikacje. W sobotę 16 stycznia o godzinie 15 seria próbna, a o 16.15 konkurs drużynowy. W niedzielę 17 stycznia o godzinie 15 seria próbna, a o 16 konkurs indywidualny. Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Zakopanem. 7 zawodników, nie ma kwoty krajowej. Pozostali z tej kadry narodowej pojechali na Puchar Kontynentalny do Innsbrucku na Bergizel. Tam będą walczyć o kolejną kwotę startową na następne periody Pucharu Świata i dlatego też nie ma tej kwoty startowej. Będzie podczas lutowych zawodów w Polsce. Jeszcze nie wiemy gdzie, czy Wisła, czy Zakopane. Decyzja w sobotę wieczorem. Oto ten skład. Klemens Murańka, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Tutaj mamy wykres, jak to wyglądało w Zakopanem na przestrzeni ostatnich 5 lat. W 2016 roku drużynowo oczywiście wygrała Norwegia, na drugim miejscu Austria, trzecia wówczas była Polska. W 2017 również mogliśmy szukać Polski na podium. Wygrali wówczas Niemcy, na drugim miejscu właśnie była Polska, trzecia Słowenia. Rok 2018 to jedyna jak dotąd wygrana Polaków. Na drugim miejscu reprezentacja Niemiec, trzeci Norwegowie. W 2019 roku na pierwszym miejscu znów Niemcy, na drugim Austria i na trzecim Polska. W 2020 roku Polaków na podium nie było. Wygrali Niemcy, druga była Norwegia, a na trzecim miejscu Słowenia. Tak to wyglądało drużynowo na przestrzeni ostatnich 5 lat. A jak to wyglądało indywidualnie? Otóż wyglądało to następująco. W 2016 roku zwyciężył Stefan Kraft, drugi był Michel Heiberg, a trzeci Peter Preutz. W 2017 rok to już wygrana Kamila Stocha. To była wygrana numer 4. Na drugim miejscu był Andreas Wellinger, trzeci Richard Freitag. 2018 rok to wygrana Andrzeja Szemenicza, na drugim miejscu Andreas Wellinger, trzeci Peter Preutz. 2019 rok to wygrana Krafta, na drugim miejscu Johansson, trzeci Yuki Sato. No i w ubiegłym roku fantastyczne zwycięstwo, piąte już w Zakopanem, Kamila Stocha, na drugim miejscu Stefan Kraft. Na miejscu trzecim Dawid Kubacki, a więc widzimy, historia lubi się powtarzać. Powtarza się Kraft, powtarza się Stoch. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby się powtórzył Kamil z tym 40 swoim pucharowym zwycięstwem i miejscu trzecim w klasyfikacji zwycięstw w Pucharze Świata. Jesteśmy za.
Transmisje w Telewizji Polskiej oczywiście, w piątek meldunki o godzinie 13.10 i 14.40 w TVP Sport, kwalifikacje od 16.45 w TVP Sport, a od 17.45 w TVP1, w sobotę meldunki o 10.30 i 12.40 oczywiście w TVP Sport, konkurs drużynowy od 15.10 w TVP Sport i 15.55 w 1C. W niedzielę meldunki również o 10.30 i 12.40 również w TVP Sport. Konkurs indywidualny od 15.05 w TVP Sport i od 16.00 pierwsza seria konkursowa w 1C. Cały weekend w Telewizji Polskiej skomentują Przemysław Babiarz i Stanisław Snopek. Przed nami co prawda bez kibiców, ale mamy nadzieję, że ze wspaniałymi emocjami z Polakami w roli głównej Puchar Świata w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Zaczynamy!